Historie osób, które dzięki zrozumieniu emocji i rozsądku odmieniły swoje życie. Każdy z nas ma w sobie moc, by wpłynąć na swoje samopoczucie i zmienić swoje życie na lepsze. Kluczem do tego jest zrozumienie własnych emocji i nauczenie się zarządzania nimi w sposób, który pozwoli nam osiągnąć spokój i harmonię wewnętrzną. W tym artykule przedstawię inspirujące historie osób, które dzięki pracy nad sobą i swoimi emocjami odmieniły swoje życie. Pierwszym przykładem jest historia Anny, która przez wiele lat zmagała się z depresją i lękiem. Mimo wielu prób leczenia, jej stan nie ulegał poprawie. Dopiero gdy zaczęła pracować nad swoimi emocjami, zrozumiała, że to właśnie one są kluczem do jej zdrowia psychicznego. Anna zaczęła medytować, ćwiczyć jogę i pracować z psychoterapeutą. Dzięki temu udało jej się osiągnąć spokój wewnętrzny i poczucie kontroli nad swoim życiem. Dziś Anna jest szczęśliwa i spełniona, a jej historia inspiruje innych do pracy nad sobą. Kolejnym przykładem jest historia Jacka, który przez wiele lat był uzależniony od alkoholu. Jego życie było pełne chaosu i cierpienia. Dopiero gdy zrozumiał, że jego emocje są źródłem jego problemów, zaczął pracować nad sobą. Jacek nauczył się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, a także radzić sobie z nimi w zdrowy sposób. Dzięki temu udało mu się wyjść z nałogu i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Dziś Jacek pomaga innym uzależnionym w ich drodze do trzeźwości. Ostatnim przykładem jest historia Karoliny, która przez wiele lat była ofiarą przemocy domowej. Jej życie było pełne strachu i bólu. Dopiero gdy zrozumiała, że jej emocje są kluczem do wolności, zaczęła pracować nad sobą. Karolina nauczyła się stawiać granice i dbać o swoje potrzeby emocjonalne. Dzięki temu udało jej się uwolnić od toksycznego związku i zacząć nowe życie. Dziś Karolina jest silna i niezależna, a jej historia inspiruje innych do walki o swoje prawa i godność. Te historie pokazują, że każdy z nas ma w sobie moc, by wpłynąć na swoje samopoczucie i zmienić swoje życie na lepsze. Kluczem do tego jest zrozumienie własnych emocji i nauczenie się zarządzania nimi w sposób, który pozwoli nam osiągnąć spokój i harmonię wewnętrzną. Warto więc pracować nad sobą i swoimi emocjami, by odmienić swoje życie na lepsze.